Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia jest pan poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie pośle, czy w związku z 3-miesięcznym aresztem pana posła Stanisława Gawłowskiego pan poseł Gawłowski przestanie pełnić funkcję w Platformie Obywatelskiej i Gabinecie Cieni, bo w Gabinecie Cieni jest przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów? Nie sądzę, bo nie ma potrzeby. Dzisiaj zbiera się Zarząd Krajowy w Szczecinie. Ale ja zwracam uwagę. To zaskakująca decyzja sądu, to po pierwsze, dlatego że zdarzenie sprzed 7 lat, które zresztą jest aferą PiSu, przecież to działacz PiSu, kuzyn pana Legutki, chyba nie mogę wymieniać imienia i nazwiska, bo jest pan pewien, że kuzyn? Tak, tak. Tak, natomiast jeżeli chodzi o karę, to zdaje się, że ją odbył, ale po paru latach i pan dyrektor omianowany przez... Pan dyrektor omianowany też w tamtych czasach, myślę o Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej, mają tam łącznie 90 parę zarzutów. I nagle po kilku latach okazało się, że jednemu z nich coś się przypomniało. To, co się przypomniało, natychmiast dementował sam Stanisław Gawłowski, no bo pokazał fakty, fakturę za zegarek i wyjaśnił to mediom. I przez kilka miesięcy mieliśmy festiwal takich niedoręczanych uzasadnień prokuratury. Nie było tych uzasadnień, no bo widać było, że te uzasadnienia są za słabe. Dzisiaj doszło do aresztowania też dosyć, powiedziałem, z kuriozalnym uzasadnieniem. Już nie będę mówił o tym sądzie, bo to jest sąd, no już w tej chwili polityczny, przejęty na pewno przez ministra Ziobry, ale przecież to uzasadnienie mówi o tym. Sąd panie pośle, nie miał czasu zapoznać bardzo, się z dokumentacją. Ale nie, przepraszam, panie pośle, a poseł bo ja tego korzysta z mediów. Spokojnie no to, słucham, ale jednak naszym czytelnikom, przepraszam, słuchaczom, ale czytelnikom też, bo będzie to na portalu na pewno skomentowane i zacytowane, należy się wytłumaczenie. Po pierwsze to, że sąd powiedział, że nie miał czasu zająć się no tą właśnie sprawą, powiedział pan Roman Giertych, czyli człowiek wynajęty przez pana Stanisława... Adwokat, jak to wynajęty? Przepraszam adwokat. Bardzo. Każdy ma prawo do panie, obrony. Adwokat. Panie pośle, człowiek wynajęty przez pana Stanisława Gawłowskiego do obrony. Więc niech pan cytuje to w sposób precyzyjny. To jest po pierwsze. Panie, po drugie, była na sali? Po drugie, panie pośle, jeszcze jedna sprawa w ramach sprostowania. Posiedzenie sądu, jak pan wie, trwało wiele godzin. Prokurator nie potwierdza wersji pana Romana Giertycha, którego zresztą zadaniem jest bronić swojego klienta w każdej sytuacji i w każdym możliwym sposobem. Rozumiem, że taką obronę prowadzi i zresztą bardzo dobrze, bo to jest jego zajęcie. I jeszcze jedna informacja też warta sprostowania. Pan Gawłowski ma kilka zarzutów. W tym pojawiły się nowe, zupełnie nowe dokumenty i nowe sprawy dotyczące chociażby mieszkania w Chorwacji. To nie jest sprawa, która była to badana kilka, to po pierwsze. Kilka a po drugie, co, nie lat można mieć temu. Mieszkania? Nie, no wie pan, no można, ale może jeżeli jest się politykiem, a było się ważnym to urzędnikiem. Nie, nie, panie pośle, gdyby pan nie przerywał, to należało zgłosić to ale mieszkanie. Jego mieszkanie, to ale, po pierwsze. No, wie po pan, drugie, tego nie wiemy, czy nie jego mieszkanie, to jeżeli nie jego mieszkanie, to dlaczego przechowuje akt notarialny tego mieszkania w swoim domu? Po drugie, chciałem powiedzieć... A dlaczego przechowywał akt notarialny, panie pośle? Po drugie, chciałem powiedzieć, że wszystkie oskarżenia, które są oskarżeniami generalnie... Panie pośle, nie takie było pytanie. Generalnie chciałem powiedzieć jedną uwagę. Dobrze, rozumiem, że pytanie jest za trudne, żeby na nie odpowiedzieć. No jest za trudne, bo pan nie odpowiada. Jeżeli dotyczy to jego rodziny, w tym wypadku również także syna, to akurat nie jest to dziwne. Ale jeżeli mówimy o sytuacji... Teściów dotyczy syna. Oskarżeń, które miotają albo przypominają sobie osoby, które albo siedzą w więzieniu, albo dzięki temu mają łagodniejszy wyrok, czyli złagodzony wyrok, czyli tak zwani świadkowie koronni, czy tego typu osoby. To przypominam i dotyczy to dziś polityków. Za chwilę będziemy szli ścieżką Erdogana i zobaczymy, jak daleko sięgnie PiS tym metodami do władzy, ale dotyczyło także biznesmenów, którzy byli szantażowani, czy na przykład kibiców, przypomina pani sobie redaktor Maćka Dobrowolskiego, któremu życie zmarnowano właśnie dlatego, że świadek korony coś sobie przypomniał. 40 miesięcy w więzieniu.
Ja doskonale pamiętam tę sprawę, ale przypominam sobie, które motywuje do tego, żeby ktoś kto wtedy kierował prokuraturą, było podstawą działania sądu i sprawiedliwości. A pamięta pan, kto wtedy organizował akcję Widelec? Jak już mówimy o kibicach, ale pamięta pan, zawsze głośno protestowałem. I także w przypadku Piotra Staruchowicza, którego pani teraz chce przypomnieć, że nie można opierać się na bezpodstawnych oskarżeniach osób, które mają konflikt z prawem. Odpowiedzialnością za akcję Widelec, ale pytam się pana. Pana, nie obciążam odpowiedzialnością, tylko się pytam, czy pan pamięta, kto tą akcję organizował. Każde tego rodzaju oskarżenie, ale czy pan pamięta imię i nazwisko? Pamięta pan o akcji? Policja. Policja. A później prokuratura. A kto wtedy kierował policją, panie pośle? Pamięta pan? Nazwiska nie pamiętam. Nie pamiętam. Mówię pani, że w każdej takiej sytuacji. Spraw wewnętrznych nie pamiętam. Pamiętam. Pan. I pamiętam, że mocno przeciwko temu protestował. A mocno Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna protestował przeciwko akcji temu rodzaju działaniom policji, które mają charakter zbiorowy. Wszystkim kibicom polecam tą informację. Myślę, że dzisiaj na forach kibicowskich będzie szeroko komentowana. Grzegorz Schetyna, drodzy kibice, protestował przeciwko akcji Widelec jako minister spraw wewnętrznych. Dobrze. Rozmowy i znają Panie pośle, pan sobie poczyta później fora kibicowskie, to pan będzie, może pamięć sobie pan odświeży. Panie pośle, chciałam się pana zapytać o konwencję. O konwencję, ale ja powiedziałam, że pana za to odpowiedzialnością nie obciążam. Chodzi tutaj o pamięć, a nie odpowiedzialność. Panie pośle. Powiedział pan na konwencji, ten cytat został uchwycony przez dzisiejsze media, ale podobno został też uchwycony przez polityków Platformy Obywatelskiej. Na konwencji Platformy Obywatelskiej właśnie, która odbyła się w sobotę, mówił pan, pójdziemy tą samą drogą, nawiązując do zwycięstwa Hanny Gronkiewicz-Waltz. To pan, tak jak z perspektywy czasu patrzy, to było dobre porównanie, czy lepiej było jednak tego nie mówić? Bardzo dobre, dlatego że w 2006 roku na sali, w tym właśnie budynku, jeżeli chodzi o salę na Foksal, było zwycięstwo w samorządzie w Warszawie w czasach, kiedy PiS miał wszystko. I była dokładnie taka sama nienormalność jak dzisiaj. Czyli krótko mówiąc, monopol jednej partii, wiadomo, wtedy był kłopot z przystawkami. Przypomnę, prezydentura kraju, rząd oraz także w Warszawie rządy Prawa i Sprawiedliwości. I z tej sali pierwsze zwycięstwo. Pan pamięta, jak Platforma Obywatelska miała większość w parlamencie i Bronisław Komorowski W 2006 był, roku? Panie pośle, w 2006 roku. Mówię o 2006 roku. Gdy I w 2006 roku prosić, zwycięstwo panie pośle, w Warszawie. Pan mówi, że stan nienormalny jest taki, że rząd i prezydent jest z tego samego obozu politycznego. No to pytam się, czy pan pamięta, jak rządziła Platforma Obywatelska, a Bronisław Komorowski był Nigdy prezydentem. Nie ograniczaliśmy wolności, na przykład samorządowi. Rozumiem. I teraz, czyli jak jest słuszna formacja polityczna, to wtedy jest dobrze, jak jest niesłuszna, sprawowana zgodnie z prawem i konstytucją i porządkiem prawnym i zgodnie z wolą obywateli. I jeżeli mówimy o Warszawie, w Warszawie wówczas to rozumiem, zwycięstwo zapoczątkowało serię wolę zwycięstw. W 2006 w Warszawie, w 2007 parlamentarne, w wyborach europejskich. Czyli można powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest dumna z prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, panie pośle? Dumna jest z tego, że przez 8 lat, a w samorządzie dłużej, bardzo szybki rozwój Warszawy doceniany jest przez wyborców. I widać dzisiaj różnicę, w jaki sposób sprawowaliśmy władzę my, a w jaki sposób w kraju sprawuje władzę Prawo i Sprawiedliwość. No rzeczywiście, ktoś może powiedzieć, że tą różnicę czasami widać, a pan czasami śledzi posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej? Która w Warszawie obraduje i zajmuje Śledzę. Się właśnie Warszawą. I dobrze by było, żeby patologię wyeliminować. Ta patologia sięga także służb specjalnych, CBA, pana Wąsika, kancelarii współpracujących z panem Bejdą i paru innych jeszcze wydarzeń, które muszą zostać właśnie odsłonięte i rozstrzygnięte. Dlaczego Jakub R., bo też nie mogę wymienić nazwiska siedzący w areszcie. Znany nie może chyba być... panu zresztą, prawda? Nie, nieznany akurat. Nie Natomiast zna pan pana jeżeli... Jakuba R.? Nie. I jego brata też nie. Nie, dlatego że nie byłem w tym środowisku. To środowisko... Jednak pan nie przesadza. Był pan trochę w tym środowisku. Jeżeli to nie jest tak, że pan RZS, tak. Nie Natomiast no jeżeli właśnie. Chodzi o tych panów, nie. Natomiast jeżeli no, mówimy zdaje się, o... że chyba jednak powinien Jakuba pan R., znać Jakub tą R. osobę. Nie działał w NZS-ie, jeżeli już sięgamy po tego rodzaju historię. Zdaje Natomiast się, że jest za młody działał. Zresztą. Nie, nie za młody. Natomiast RZS jeżeli mówimy o... też później. Natomiast jeżeli mówimy o tej patologii,
to właśnie ją trzeba pokazać i odsłonić. Dlatego, że komisja weryfikacyjna odmawia na przykład przesłuchania takiego świadka, to może być świadek kluczowy dla tych kwestii. A czy na świadkiem kluczowym proste pytanie, kto rzeczywiście rekomendował go do pracy w EGN-ie? Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz? No jest świadkiem, jest wzywana. No, natomiast właśnie, uważa tę komisję za niekonstytucyjną i nie stawia się przed nią. I także odwołuje się na drodze prawnej od takiego wezwania. Czy to jest taka godna postawa? Jednak funkcjonariusza publicznego, który mówi, choć nie ma takich kompetencji, że uznaje jakąś komisję, jakąś instytucję inną po państwową pierwsze, za niekonstytucyjną jest, i wzywany tyle. Jest przedstawiciel urzędu, dlatego że instytucja jest w tym wypadku stroną. Panie i pośle, zawsze miasto jest reprezentowane. Proszę ja zauważyć, rozumiem, nawet, ale proszę nie tłumaczyć. Myślę, że natomiast na temat komisji weryfikacyjnej wszyscy słuchacze usłyszeli już tyle. Ja się pytam pana opinię. Czy pana zdaniem to jest godne zachowanie, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przy odwołaniach do sądu, ponieważ była karana za to grzywną, sąd przyznał rację pani prezydent. Mówimy o tym, czy powinna się stawić ja przed akurat, komisję, gdybym był na przed komisją jej miejscu, weryfikacyjną. Byłbym uczestnikiem takiego posiedzenia, dlatego że warto siebie bronić głośno. To jest panie, moje zdanie, natomiast jeżeli chodzi o stronę prawną, sąd przyznał sekund. Rację Hannie Gronkiewicz-Waltz. Nie ma prawa być karana w ten sposób. Najważniejszym, tak jak w pana ocenie oczywiście, najważniejszą zapowiedzią wyborczą, która płynie do obywateli z konwencji samorządowej mazowieckiej Platformy Obywatelskiej. To, że wszystkie środowiska opozycyjne powinny być razem, wzmocnimy samorząd, nie będziemy zabierać pieniędzy tak jak PiS, nie będziemy zabierać kompetencji. Cały PIT, cały CIT powinien być zagospodarowany przez instytucje samorządowe, więc podatki dochodowe. Samorząd trzeba wzmacniać, a nie ograniczać i zwijać. A w jaki sposób wybory samorządowe tego dokonają? Przepraszam, w jaki sposób? Poprzez wybór właściwych. Poprzez wybór Ale wie pan, właściwych że te kwestie, o którym osób. Pan mówi, to są kwestie regulowane przez ustawę, a nie przez samorządy. Mówię o tym dlatego, bo słyszałem również takie opinie, że na przykład to spotkanie nasze, to chyba właśnie Andrzej pani środowisko, było spotkaniem Halicki. Frustratów, którzy nie mają programu wyborczego. Otóż samorząd wymaga trzeciego etapu gościem. Rozwoju. Wzmocnimy samorząd, a nie będziemy Andrzej ograniczać. Halicki, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia.